Cześć kochani, witajcie na kanale Szprycha, ja mam na imię Sylwia, a to jest moje kolejne denko kosmetyczne, w którym będę Wam opowiadać o kosmetykach, które zużyłam na przestrzeni ostatnich miesięcy i podzielę się z Wami moją opinią. Serdecznie zapraszam Was do oglądania. Zacznę od takich podstawowych rzeczy jak szampony. To jest szampon Baby Dream. Ja już w poprzednim denku kosmetycznym Wam o nim mówiłam, także nie będę tutaj się za bardzo rozpowiadać. To jest szampon bez SLS-ów. Stosowałam go dlatego, że chciałam, aby moje włosy były traktowane po prostu szamponem delikatnym, bez silikonów. I on się dobrze sprawdza na moich włosach, nie plącze mi tych włosów, także byłam z niego zadowolona. On kosztuje jakieś 7 zł, 250 ml, starcza mi na 1 miesiąc. Kolejny szampon to znowu Jantar. Ja dosyć często używam szamponu Jantar. Ten jest kupiony z Biedronki. Jedyny jego minus tych małych opakowań, które kupuje się w Biedronce, jest taki, że tutaj nie ma takiego dozownika, to znaczy nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że jest duży otwór i trzeba uważać, żeby nie nalać tego szamponu zbyt wiele. Szampon świetnie sprawuje się na moich włosach, też chyba kosztuje około poniżej 10 zł. Nie przytłuszcza mi włosów, więc jestem z niego bardzo zadowolona. Znowu suchy szampon z Isany, jestem z niego bardzo zadowolona. Jeżeli macie jasne włosy, to uważam, że jest godne polecenia, ponieważ on naprawdę fajnie po prostu te włosy odświeża, ich wygląd. Jak są promocje, da się go kupić nawet za 7 zł, także bardzo polecam, bo to jest atrakcyjna cena. Kolejna rzecz to jest mój ulubieniec, to jest żel do kąpieli z Avonu. Płyn do kąpieli, tak? O zapachu waniliowym. Naprawdę rewelacja. Powiem Wam, że kiedyś jak go zabrałam na siłownię, byłam z koleżanką i jak go użyłam, to po prostu ten zapach się rozprzestrzenił na przestrzeni kilku metrów. I koleżanka też od razu zapytała, czy to twój żel pod prysznic tak pachnie? Ja mówię, tak, to jest ten z Avonu. Jestem z niego bardzo zadowolona, dostałam go na prezent. Nie wiem ile kosztuje, nie wiem czy w ogóle cały czas on jest w sprzedaży, czy nie jest. Dajcie mi znać, jakbym kiedyś na niego trafiła, to sobie go jeszcze kupię, bo jest naprawdę rewelacyjny. Ten ma 250 ml, czyli wcale nie jest aż taki mały, jakby się wydawało. Kolejna rzecz tutaj będzie Bubble. To jest taki balsam brązujący z Oriflame'u. Balsam do ciała stopniowo brązujący, o tak. Niestety nie jestem z niego zadowolona, ponieważ on naprawdę stopniowo brązuje, a to stopniowo, to znaczy, że jeżeli przez tydzień codziennie się nim smarujecie, to skóra nawet nie jest jakby muśnięta słońcem, tylko jest taka żółtawo-pomarańczowa, więc w moim przypadku ja nie jestem zadowolona. Ma taki niezbyt przyjemny zapach, więc to jest rzecz, której już na pewno nigdy sobie nie kupię. Jeżeli chodzi o balsamy brązujące, kiedyś miałam z Avonu balsam brązujący taki w psikaczu, to była taka woda i on był rewelacyjny. Ja po jednym użyciu już miałam opalone po prostu nogi. Chyba też kosztował jakieś 15 zł. Może kiedyś do niego wrócę, naprawdę to była rewelacja i to był jedyny taki balsam brązujący, który mi się sprawdził. To mi się nie sprawdziło. Kolejna rzecz z takich mniejszych, tutaj mamy krem do rąk z Oriflame'u. Krem bardzo ładnie pachnie. Pojemność tego kremu to jest 75 ml. Ja już go wykończyłam do końca, rozcięłam go, bo naprawdę czasami wydaje się, jak już wszystko wyciśniemy, że już tam nic nie ma. Jak się go rozetnie, to naprawdę tam jeszcze coś jest, na co najmniej kilka użyć. Więc lubię czasami sobie takie kosmetyki porozcinać, takie, które chciałabym użyć naprawdę do końca, bo jeżeli coś mi nie pasuje, no to już nie rozcinam. A ten krem do rąk, jestem bardzo zadowolona, poniżej 10 zł, chyba jakieś 7 zł kosztował. Naprawdę przepiękny zapach, fajnie się wchłania, także łapka w górę. Kolejna rzecz to jest krem BB. Krem BB z Miss Sporty. Również go rozcięłam, ponieważ dużo jeszcze zostało w środku. Oj. Czy jestem z niego zadowolona? No, tak sobie. Czy jakoś tak matuje fajnie? No,
myślę, że jak za taką cenę, bo on chyba kosztuje około 10 zł, to nie jest zły, ale cały czas potrzebuje bardziej takiego podkładu, który ma lepsze krycie. Jeżeli też macie coś do polecenia, jakiś podkład, który ma dobre krycie, to napiszcie mi w komentarzach, będę Wam bardzo wdzięczna. Tylko nie piszcie mi o podkładach, które kosztują 150 zł, bo takiego nie chcę. Chcę trochę tańszy niż 150 zł, umówmy się, ok? To jest taki żel do mycia twarzy, pieniący się żel Optimals, do cery normalnej i mieszanej. Powiem Wam, że byłam z niego zadowolona. Tu w ogóle jest napisane, żeby omijać nim okolice oczu, ale na początku to robiłam, myłam twarz, omijałam okolice oczu, ale później stwierdziłam, a spróbuję zmyć nim makijaż oczu i w sumie jak dobrze zamknęłam oczy, to sobie wymyłam cały makijaż. Ja nie robię jakichś mocnych, ciężkich makijaży na co dzień, więc nie było tutaj jakiegoś problemu, żeby ten makijaż zmyć, więc byłam z niego bardzo zadowolona. Fajnie mył twarz, fajnie ją oczyszczał. Myślę, że może kiedyś bym sobie jeszcze mogła go kupić. Generalnie jestem zadowolona. Ja wiem, że ja ciągle mówię generalnie, po prostu hashtag generalnie to jestem ja. Antyperspirant żel do stóp i dłoni. Medispirant. On jest po to, żeby ograniczyć jakby potliwość stóp i dłoni. Kupiłam sobie go, o, eliminuje problem pocenia się stóp i dłoni, działa antybakteryjnie, nie powoduje podrażnień. Kupiłam sobie go w aptece, ponieważ chciałam na lato po prostu używać go, żeby stopy były bardziej świeże, żeby się nie pociły, bo wiadomo, jak jest ciepło, to stopy się raczej pocą. No i muszę powiedzieć, trochę jestem rozczarowana, ale nie jestem z niego zadowolona. Kiedyś miałam z Medispirant taki antyperspirant pod pachy i z niego byłam bardzo zadowolona. Kosztował, nie pamiętam, wiem, że to są większe ceny niż takie standardowe antyperspiranty w drogerii, więc z tego nie jestem zadowolona, bo moim zdaniem nie ma żadnej różnicy. Stopy takie, jakie były, takie są. Nic nie poczułam, że jakby te pocenie się hamowało. Tego nie polecam, u mnie się nie sprawdził. Tutaj mam błyszczyk z Astora. Kupiłam go na takiej stronie eGlamour. Bardzo tanio go wtedy kupiłam, ponieważ była jakaś wyprzedaż i kupiłam go za niecałe 10 zł. Wiem, że on w drogerii kosztuje chyba jakieś 20 zł. Szybko zużyłam go, ma bardzo taki, no nie wiem, czy tutaj cokolwiek widać, ale miał bardzo ładny kolor. Niestety miał tą przypadłość, że usta się po nim też kleiły, więc nie wiem, czy są błyszczyki, po których usta się nie kleją, dajcie znać, bo ja się nie do końca znam. Ale z tego byłam zadowolona, jak naprawdę, jak za tą cenę poniżej 10 zł, to poniżej 10 zł, to była rewelacja i gdybym miała jeszcze możliwość kupienia sobie go, to bym sobie kupiła. Jedyny minus jest taki, że on tu wszędzie miał jakieś napisy Astor, coś tam 8 godzin trwałości, ale to się wszystko zmyło i wygląda to jak zwykły błyszczyk. Także tutaj minus za opakowanie, ale jeżeli chodzi o kosmetyk, to wszystko ok. Tutaj mam taką pomadkę również z Oriflame'u. Ta pomadka ma smak taki migdałowy. Jestem z niej bardzo zadowolona, ja nawet ją już później wydłubywałam palcem i smarowałam sobie usta, bo zapach był naprawdę niesamowity i dalej, mimo że wydłubałam, to jest odczuwalny. Gdybym miała możliwość kupienia sobie tego jeszcze raz, to na pewno bym sobie tą pomadkę kupiła, bo jest rewelacyjna. Teraz aktualnie używam z Nivea i o, taką czerwoną, malinowa, chyba albo truskawkowa i też jestem z niej zadowolona, ale ta jest bezbarwna i jest rewelacyjna. Kolejna rzecz, to nie, jakby się nie kwalifikuje może do dęka, bo ja nie zużyłam tego kosmetyku. To jest taka pomadka, czerwona pomadka z Oriflame'u. Niestety, jak widzicie, produkt jest może zużyty tylko częściowo. Niestety okazało się, że to nie jest kolor dla mnie. Ja powiem Wam tak, jeżeli o mnie chodzi, to czerwone pomadki, szminki
moim zdaniem świetnie wyglądają na osobach, które mają śnieżno-białe zęby. Ja niestety takich śnieżno-białych zębów nie mam. Widać tą różnicę, kiedy pomaluje się usta na czerwono, to kiedy te zęby nie są idealne, to ja to widzę i mnie to denerwuje. I dlatego jej nie używałam. Nie używałam i ona się przeterminowała, więc no nie będę używać rzeczy, która już się przeterminowała i której generalnie nie chcę używać, więc niestety się tego pozbywam. Jest to dla mnie taka nauczka na przyszłość, żeby po prostu nie kupować sobie czerwonych pomadek, no chyba, że sobie wybielę zęby, to wtedy będę mogła, ale ja mam raczej delikatną urodę i taki mocny makijaż to u mnie... Nie czuję się może w nim jakoś super fajnie, super pewnie. Wydaje mi się, że bardziej, jeżeli chodzi o usta, to bardziej takie stonowane kolory mi pasują. Więc to jest rzecz, której już raczej nie kupię. Kolejna rzecz to jest lakier do paznokci z Rimmela. Taki kolor, no dosyć fajny kolor, ale... on się szybko zrobił, szybko, no nie wiem ile go miałam, zrobił się taki gęsty i później już nie dało się nim malować paznokci. Pewnie zapytacie, czy trzymam lakiery w lodówce. Nie, nie trzymam, kiedyś trzymałam wszystkie lakiery w lodówce i nie widzę różnicy między lakierami, które się trzyma w lodówce, a które się trzyma w półce w temperaturze pokojowej, więc nie trzymam ich w lodówce i... W sumie już powoli odchodzę od lakierów takich zwykłych, bo kupiłam sobie lakier hybrydowy i robię sobie teraz hybrydy. Mimo, że mam w sumie dwa kolory, to nie mam dużego wyboru, ale zdecydowanie bardziej wolę na przykład przez dwa tygodnie mieć fajne paznokcie cały czas, a nie co trzy dni sobie domalowywać, poprawiać. Czemu przez dwa tygodnie hybrydy? Bo szybko rosną mi paznokcie i robią się odrosty i już później nie mogę na to patrzeć, jak mam takie odrosty. Dlatego nie trzymam ich miesiąc, mimo że by się dało, trzymam je dwa tygodnie. Teraz nie mam w ogóle pomalowane, bo jestem właśnie przed malowaniem paznokci hybrydami. Trzy ostatnie kosmetyki, tusz do rzęs. To jest tusz, który kupiłam na wakacjach, jak byłam w Pekinie. Jest koszmarny, jest naprawdę koszmarny. Dawno nie trafiłam na tak beznadziejny tusz. Szczoteczka wydawałaby się, że jest ok, ale ten tusz strasznie się kruszył i on tutaj nawet jeszcze nie jest do końca zużyty. Ja po prostu już nie potrafiłam wytrzymać i musiałam go odrzucić i kupić sobie nowy, bo naprawdę jest straszny. Może dobrze podkręca rzęsy, ale kruszy się niemiłosiernie i to jest straszny bubel. Wiem, że tego może nie kupicie w polskich drogeriach, ale gdybyście na przykład kupowali na AliExpress jakieś tusze do rzęs i byście trafili na takie opakowanie, to się strzeżcie, nie kupujcie, bo nie będziecie zadowoleni, to się naprawdę strasznie kruszy. Dwa ostatnie kosmetyki, może zacznę, a dobra, jak już mówimy o Chinach, to niech będą te Chiny, w sumie zaraz wam powiem. Tutaj jest taki śmieszny eyeliner, kupiłam go, to jest pierwszy kosmetyk, który kupiłam na AliExpress i byłam z niego bardzo zadowolona, dosyć długo nawet wytrzymywał, tutaj jest taki pędzelek. Nie podrażniał mi oczu, wszystko było ok, kupiłam go na Ali dosłownie za 4 zł albo 3 zł, coś koło tego i byłam z niego zadowolona. Wiem, że to jest trochę ryzyko kupować takie kosmetyki z Ali, ale na własną odpowiedzialność, nic mi się nie stało, przeżyłam. Ten bym polecała, jak będziecie go widzieć na Ali, to ja polecam. I ostatnia rzecz, również rzecz z Chin, ale to jest z Avonu. To jest taka, to jest takie małe pudełeczko i to jest taka paletka, tylko ona już jest prawie że zużyta. Tak, tutaj były cienie do powiek, tutaj były pomadki, a tutaj są róże. Używałam cały czas tych róży, ale one są mocno sprasowane i ciężko było je całkowicie zużyć. Powiem wam, że ostatnio przyjrzałam się tej paletce, bo mówię, chyba mam ją dosyć długo. I mimo, że już wcześniej szukałam na niej daty ważności,
to dopiero teraz przyjrzałam się i naprawdę znalazłam, bo tutaj są po prostu literki AL i jest data i to mi nie wyglądało na datę, ale teraz się przyjrzałam i widzę, że to jest mocno przeterminowane. Ja wam się nie będę chwalić, jak mocno to jest przeterminowane, ale ja już tego nie będę używać, bo czasami gdzieś pojawiają mi się jakieś wypryski i to może jest z tego. Lepiej nie używać kosmetyków, które są mocno przeterminowane i to nie było przeterminowane o jeden miesiąc, tylko więcej miesięcy, więc zwracajcie uwagę na wasze kosmetyki, na daty ważności, bo jeżeli chodzi o twarz, to lepiej tutaj nie eksperymentować z przeterminowanymi rzeczami, wyrzucić twarz, to jest ważna część ciała, więc nie róbcie tego. Dobra kochani, jeżeli te demko kosmetyczne wam się podobało, to proszę was o łapki w górę, zachęcam do subskrybowania, te osoby, które są tutaj nowe. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!